Witam Was serdecznie ze studia Purple Lagoon. Zbliża się okres zimowy i dla Was przygotujemy grzańca. Grzańc będzie bazowany na winie białym z winnicy Chodorowa, dokładnie jest to Seyval Blanc. No, nie zostało go dużo, ale miałem znajomych, poczęstowałem ich. No i wpadliśmy na fajny pomysł, żeby połączyć go ze składnikami, które tutaj już mam na barze. Wlejemy nasze białe wino. O, się skończyło. Nie było go dużo. Zaczął się grudzień. Nie mogę obiecać fantastycznej zimy, ale mogę Wam obiecać fantastyczne grzańce. Niestety jarmarków w tym roku prawdopodobnie nie będzie, ale takiego grzańca możecie zrobić bardzo łatwo u Was w domu. Należy pamiętać na pewno jedną ważną rzecz, żeby nie przegotować tego wina. Dajemy ogień, w cudzysłowie, na najniższy poziom. No i wsypujemy nasze składniki. Przygotowałem tutaj ziele angielskie, myślę, że cztery takie wystarczą. Imbir. I tutaj delikatnie, ja na przykład lubię imbir, lubię taki smak, więc dam go troszkę więcej. Ale u siebie dawkujcie tak, jak lubicie. No i coś, co nam urozmaici to wino, czyli sok tłoczony z jabłek z dodatkiem aronii. Też niewiele. 20 ml. Jeszcze doleję troszkę. Wszystko sobie zamieszamy. Co prawda grzaniec teraz już nie będzie miał ładnego białego koloru, ale za to będzie wzbogacony o naprawdę fajny smak. Jak się podgrzeje, będzie naprawdę smaczne. Dlaczego wybrałem takie składniki? No przede wszystkim Seyval, kojarzony z winem takim bardzo owocowym, w tym przypadku takie jabłonie. Stąd też użyłem soku jabłkowego. No i takiej pikanterii. Dlatego wybrałem tutaj imbir. No i ziele angielskie, tylko nam zaokrągli to wino. Musimy troszkę poczekać. Naprawdę ważne jest to, żeby nie robić tego wina na najwyższej mocy. Niech ono sobie powoli dochodzi i wtedy wszystko nam się dobrze przygrzeje. I nie stracimy aromatów ukrytych w winie. Dodam jeszcze ziela angielskiego. On ma taki bardzo łagodny smak, ale dodałem go więcej, żeby się przebił z imbirem. Jak czujecie już zapach? Grzaniec, który właśnie się tutaj robi, nie jest słodkim grzańcem. Będzie on zrobiony tak na półwytrawno, możemy się umówić. Zgodnie, jedyny cukier pochodzi tutaj z soku jabłkowego właśnie. I tego, co zostało tutaj w tym Seyvalu, myślę, że to są bardzo małe proporcje. Wino jest wytrawne. Ja myślę, że powoli tu już możemy sprawdzić, czy on jest gotowy. Wolę sobie wyklarować to wino przez sitko. Jeżeli nie chcecie tego robić, to po prostu to jest sprawa indywidualna. No dobra, no nasz grzańc jest gotowy. Już? No. To jest krótka sprawa, nie? W nosie jest aromatyczny, ale to jest sprawa imbiru. Cudowny. Nie ma tutaj dużo cukru. Fajnie nam się zaokrągliły jabłka. Jest lekka pikantność właśnie na języku. No, fajna alternatywa. Jeżeli próbowałeś kiedyś takiego grzańca, a wiem, że nie próbowałeś, bo wymyśliłem to przed chwilą. Jeżeli jesteś ciekawy takiego grzańca, cztery składniki i grzaniec jest do wykonania w 2 minuty. Na dole oczywiście w opisie macie proporcje. No ja zrobiłem jedną porcję, bo tylko tyle mi zostało tego wina. Myślę, że wino Seyval idealnie nadaje się właśnie do takiego grzańca półwytrawnego. Zachęcam do eksperymentowania przede wszystkim. Sok jabłkowy można zastąpić na przykład sokiem gruszkowym. Oczywiście warto wybierać naturalne produkty. No imbir chyba jest w każdym domu, ziele angielskie również. Także nawet nie musicie wychodzić do sklepu, no chyba, że powinno.